Dzień dobry, nazywam się Maciej Wlazło. Jestem blogerem oraz fotografem. Z zamiłowania też jestem przewodnikiem miejskim. Oprowadzam ludzi po moim kochanym mieście Wrocławiu, pokazując im ciekawe, interesujące miejsca, opowiadając o niezwykłych ludziach i wydarzeniach związanych z tym miastem. Prowadzę też konto na Facebooku i na Instagramie, gdzie publikuję zdjęcia i opisy takich miejsc jak to. Tajemniczych, niezwykłych, bardzo ciekawych. Od zawsze interesowałem się historią i podróżami. A spacerując po Wrocławiu, zacząłem odkrywać jego piękną, przedwojenną architekturę. Poznawałem jego historię z lektur książek. I tym wszystkim zacząłem się dzielić swoimi zdjęciami i opisami w social media. Chodząc po mieście, warto patrzeć pod nogi i do góry, bo tam kryją się największe skarby, jak ciekawe detale architektoniczne, czy to, co mnie najbardziej interesuje, czyli stare, przedwojenne napisy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zachować wspomnienia? Czy byliście w takich miejscach, o których chcielibyście opowiedzieć innym osobom, na przykład waszym przyjaciołom lub rodzicom, i w takich miejscach, które bardzo wam się podobały i nigdy nie chcielibyście zapomnieć o tych miejscach? Pamięć ludzka jest bardzo ulotna. Z biegiem miesięcy i lat te nasze wspomnienia ulegają zatarciu. Już tak dokładnie nie pamiętamy, w jakich miejscach byliśmy, jaką ciekawą książkę czytaliśmy, czy z jakim interesującym człowiekiem się spotkaliśmy. Chyba takim najlepszym miejscem i sposobem na utrwalanie naszej pamięci są właśnie pamiętniki. Pamiętniki to takie maszyny czasu. Utrwalają, pozwalają zachować te nasze wspomnienia i możemy w każdej chwili wrócić po upływie lat, po upływie miesięcy i zobaczyć, jak kiedyś wyglądaliśmy, jak wyglądał świat, który nas otaczał, jak patrzyliśmy na pewne sprawy. Kiedyś pamiętniki były prowadzone w formie tradycyjnej. Ludzie zapisywali swoje wspomnienia na kartce papieru, w notesie i taki notes chowali do szuflady. Czasami też publikowali swoje wspomnienia i dzisiaj możemy je czytać i poznawać, jak kiedyś świat wyglądał. Dzisiaj pamiętniki już mają inną formę. Możemy publikować nasze wspomnienia w social media, na specjalnych stronach, na blogach, które prowadzimy. Tematyka może być różnorodna. Jeśli interesujecie się sportem, filmem, książkami lub podróżami, możecie z łatwością prowadzić takie blogi i dzielić się wspomnieniami. Wasze wspomnienia już nie będą schowane do szuflady, ale każdy może zapoznać się z waszymi wrażeniami. A jesteście ciekawi, jak ja zostałem blogerem? Odkąd sięgam pamięcią, zawsze lubiłem historię i podróże, ale nigdy się z tymi moimi wrażeniami nie dzieliłem. Któregoś dnia postanowiłem założyć fanpage na Facebooku i opublikować moje zdjęcia, moje informacje, to co mi się podobało, i w pewnym momencie zorientowałem się, że coraz więcej osób przybywa na mój fanpage, coraz więcej osób komentuje. I zobaczyłem, że takich osób jak ja jest naprawdę dużo. Odkryłem też przy okazji inne strony, inne blogi czy inne fanpage'e, które też publikują podobne jak ja informacje. Dzięki temu wiele się dowiedziałem, mogłem też komentować, zdobyłem też wielu znajomych, z którymi wspólnie wybieram się na różne wyprawy i z którymi też wspólnie lubimy zwiedzać to miasto i region, w którym mieszkamy. Wy na pewno też macie różne zainteresowania i różne hobby. Może ugotowaliście potrawę, która bardzo wam smakowała i byliście z niej dumni, a może obejrzeliście bardzo ciekawy film lub byliście na ciekawym koncercie. Podzielcie się tymi wrażeniami. Może tak jak ja spotkacie ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach i dowiecie się o jeszcze wielu innych książkach, potrawach, płytach lub zespołach sportowych. Ale też pamiętajcie o pewnych podstawowych zasadach. Takich, żeby nie wszystko publikować. Zachowujcie pewne sekrety dla siebie. Nie publikujcie informacji o dokładnym adresie waszego zamieszkania, o tym, jak wasz dom wygląda, jak wyglądają wasi członkowie rodziny. Jeśli publikujecie zdjęcia członków waszej rodziny lub waszych kolegów lub koleżanek, zawsze zapytajcie się o zgodę. Pamiętajcie, że nie tylko wasi znajomi was obserwują, ale także osoby obce, których możecie nigdy nie poznać. To wy jesteście autorami wpisów. Dlatego pamiętajcie, aby to robić w sposób odpowiedzialny i kulturalny. Nasze wpisy publikowane w internecie mogą zainspirować inne osoby, które dopiero szukają swoich zainteresowań, ale równie dobrze takie wpisy możemy prowadzić dla siebie i wracać po jakimś czasie i zobaczyć, jak kiedyś świat postrzegaliśmy.